Centrum Energetyki Grupy Azoty Police, a dokładnie na Wydziale Elektrociepłowni, trwają przygotowania do sezonu zimowego, polegające na przygotowaniu urządzeń do pracy ciągłej oraz zabezpieczeniu stanu magazynowego węgla. Remonty odbywają się rutynowo co roku, tak obejmują one zarówno każdy odcinek Centrum Energetyki, czyli Wydział na Węglanie od żużlami, elektrociepłownię pierwszą, z której bezpośrednio podajemy parę ciepło do mieszkańców Polis, oraz elektrociepłownię drugą, w której dokonujemy przeglądu kotów i urządzeń pomocniczych. Do rozładunku węgla służy wywrotnica, która zaopatruje w paliwo cały zakład. Jest to jedyna wywrotnica w Grupie Azoty Police, dlatego tak ważne jest utrzymanie jej w jak najlepszym stanie technicznym. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, tak jak mówiłem wcześniej, chodzi o bezpieczeństwo przemysłowe, jak i komunalne, tak, po to, żeby dostarczyć wszystkim ludziom mieszkającym w Policach i okolicach podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej ciepła. Oraz na remontach i konserwacjach, które dokonujemy przeważnie w okresie jesienno-zimowym, przygotowujące wszelkie maszyny, urządzenia, kotły do wysilonej pracy w okresie zimowym. Zasada działania wywrotnicy jest prosta. Wagon z węglem podjeżdża pod specjalny uchwyt, który stabilizuje go i obraca o 180 stopni. Następnie węgiel wsypywany jest do przenośników taśmowych i transportowany bezpośrednio na elektrociepłownię drugą lub na plac węglowy. Ciekawostką jest fakt, że za wywrotnicą stoją tak zwane separatory, które wyłapują elementy metalowe mogące się znaleźć w transporcie, minimalizując ryzyko uszkodzenia zespołów młynowych. Sprawnie działająca infrastruktura na Wydziale Elektrociepłowni jest niezwykle istotna nie tylko dla spółki, ale także dla miasta. Wyprodukowane w Grupie Azoty Police ciepło trafia bowiem poza samym zakładem do mieszkańców Polic.